Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś, moi drodzy widzowie. Antibox 2020, czyli norweski e, turniej, norweska kołówka, w której bierze udział Jan Krzysztof Duda, a partii, którą dla Was dzisiaj przeanalizuję, e, grał Tari Arian, norweski e, arcymistrz, e, z firuz, Firuzją Alirezą, e, irańskim arcymistrzem, e, który aktualnie mieszka e, we Francji. Moi drodzy. E, 21-latek kontra 17-latek, obaj arcymistrzowie. Firuzja jest e, nieco lepszym arcymistrzem z uwagi na ranking przede wszystkim. E, no i odnosi e, aktualnie bardzo duże sukcesy i wielki, wielki progres, moi drodzy. Ale nie to nas interesuje, interesuje nas e, raczej partia i ruchy, jakie panowie wykonywali. Tutaj Tari Arian rozpoczął posunięciem E4 i Firuzja. E, C6, no on gra cały czas Karokana w tym turnieju, co jest zaskakujące. Może brał tutaj lekcję od Anatolia Karpowa, nie wiemy tego, no ale na pewno studiował jego partię. No i moi drodzy, jedziemy dalej. D4 ze strony tutaj białych, D5, sprawa jest naturalna. No i wybicie i wybicie. Wybór tutaj białych wariantu, czyli wymiennego wariantu w Karokanie. Jest, e, można powiedzieć, takim dziwnym wyborem, bo biały jakby nie chciałby grać na wygraną, chociaż z drugiej strony to jest wariant też grywany na wygraną, tylko e, charakter e, partii, charak przebieg tej partii może mieć taki pozycyjny, nieostry. Nie tak więc e, tutaj myślę, że białe chciały grać troszeczkę spokojniej. Firuzja jest też niesamowitym taktykiem, więc prawdopodobnie tak przypuszczam, że e, taka tutaj strategia w tej partii mogła nastąpić. Koniec D3: jak najbardziej e, ruch normalny tutaj nie wpuszczamy gońca na f5, skoczek na f6 e, i tutaj posunięcie c3, moi drodzy e, też jest taki bardzo ciekawy ruch a3, no ale żeby nie wpuścić tego gońca na g4, zagrały tutaj białe c3, no i właśnie goniec czmycha na g4, bardzo sprytne zagranie, bo tutaj e, białe, czarne chcą e, po skoczku f6 tego skoczka po prostu wymienić e, za gońca, który tutaj przy Białopolowych pionkach tej strukturze białopolowej, że tak się wyrażę, no to stałby gorzej, więc ta wymiana na pewno byłaby dobra. To tak myślę, że dla bardziej początkujących lub mniej początkujących. Hetman B3. Hetman ucieka tutaj od gońca, od razu z atakuje, no to Hetman C7 trzeba zagrać, no i w tym momencie białe zagrywają H3. Miały zagrywają h3 tego gońca chcą odpędzić no goniec y, oczywiście może próbować grać z tej strony ale y, jakiś skoczek a3 jakieś wtargnięcie tutaj jakieś c4 ja teorii tutaj nie znam moi drodzy y, głęboko że tak się wyrażę <grymne> no ale goniec d7 wydaje się logicznym posunięciem goniec wraca żeby pilnować diagonale. Prawdopodobnie jest to dobre posunięcie. No, na pewno to jest dobre posunięcie. Także uczmy się tutaj od arcymistrzów. Skoczek na F3, skoczek na C6. Sprawa normalna. Roszada ze strony białych. Posunięcie E6. Wyprowadzać figury należy. Wieża na E1 to jest też normalna sprawa. Tutaj trzeba pilnować pola. Przede wszystkim E5. Goniec D6. Wyprowadzamy fajnie figury. No, powiem Wam szczerze: no, tutaj myślę, że po tym turnieju Karo Kan może wrócić do łask na najwyższych arenach. Często się tak dzieje, gdy jakiś zawodnik z wyższej półki gra dany debiut i wariant, to no to reszta go zaczyna kopiować i iść jego śladami. To jest jak najbardziej naturalna sprawa. Tak jak Małyszomania kiedyś była, no może nie wszyscy skakali na nartach, ale ciągle się o Małyszu mówiło, a tutaj się jako szachiści no to gramy często te warianty, które są grywane przez najlepszych. Moi drodzy, dalej przejdźmy do rzeczy. Goniec G5. No i teraz Was zaskoczę. Siebie również może z jednej strony, aczkolwiek dla mnie ten ruch nie jest trudny. Roszada. Koniec rozwoju ze strony białych, ale dlaczego tak się zdziwiłem lekko? No bo tutaj mogłoby być zagranie, goniec bije f6, gf, no i mamy zepsutą strukturę, ale tu są bardzo duże plusy, mianowicie takie, że skoczek nam nie, nie wchodzi tutaj na e5, na g5, no i opcja też f5 jest do zagrania, jeżeli hetman by chciał nam tam atakować pionka, ale co jest najważniejsze, król h8 ma fajny plan, bierze g8 i po linii g będziemy chcieli atakować króla. Myślę, że to byłoby, byłoby dosyć łatwe dla czarnych, więc Tutaj białe tego nie wymieniają, rzecz jasna, tylko zagrywają skoczek z BD7. Białe kończą rozwój. No i w tym momencie, Firuzja Alireza postanawia zagrać takie dosyć sprytne posunięcie mianowicie skoczek H5. Skoczek wlatuje na bandę. No, właśnie, o co tu w tym posunięciu chodzi. Często, jak da, da, dajemy radę zagrać skoczkiem, jak gramy czarnymi i, i ruszamy się skoczkiem na F4, albo jak gramy białymi i naszym skoczkiem uda nam się wejść na F5, no to często tam powstają takie już dobre pozycje, można by powiedzieć. Jakieś tam opcje ataku na króla się pojawiają, lub wtargnięciem do obozu przeciwnika. No to, to są ruchy na pewno bardzo fajne dla, dla nas, tak, jeżeli jesteśmy po stronie czarnych w tym momencie. Hetman D1. Zostało zagrane przez białe i posunięcie F6. No, normalna sprawa z tempem atakujemy gońca, trzymamy punkt E5. Przygotowujemy może ruch E5 w centrum. Fajne uderzenie, by mogło nastąpić. Posunięcie goniec E3. No i tutaj Alireza zagrywa. Oczywiście skoczek na F4. Takie praktyczne zagranie, jak najbardziej odchodzimy tutaj z jakichkolwiek ataków z odsłony skoczkiem, tak? Więc na przykład na E5, no nie wiem, może skoczek H2. Nieistotne w każdym razie chodzi mi tutaj głównie o tą ideę z odsłony no, i teraz y, goniec oczywiście nie wybija, bo para gońców byłaby za łatwo zdobyta y, dla Alirezy. więc goniec zagrywa na jeden solidny ruch, który y, bardzo dobrze broni tutaj króla. Y, w tym momencie y, Alireza myślę, że y, również analizował partię Michaiła Tala. <niosencji> Niestandardowe, może Aleksja Sirowa, y, czyli tutaj połączenie można powiedzieć stylu gry Karpowa, bo Karpow był specjalistą w obronie Karokan, No, a Tala dlatego, że może zaczyna atakować. Posunięcie G5, szalony ruch. Z drugiej strony nie jest to aż tak szalone posunięcie, jak się też bliżej przyjrzymy temu posunięciu, bo odkrywamy króla, ale chcemy podeprzeć skoczka i szykować, może w przyszłości G4, może H5G4, może F5G4. No, w każdym razie, biały musi tutaj stać na baczności i. E, uważać, przede wszystkim, uważać. Ale reakcja tutaj e, białych bardzo dobra. Posunięcie C4 z reguły jest tak, tak to już wiele razy powtarzam, że jak nas atakują na skrzydle, to my staramy się odpowiadać w centrum, no i to jest w zasadzie to centrum, no, można powiedzieć, na granicy centrum skrzydła hetmańskiego. No nieistotne, ważne, żeby odpowiedzieć na drugiej flance, no i w tym momencie tutaj Alireza też popisuje się takim e, f, no ciekawym ruchem. W ogóle jestem zaskoczony jego grą. E, bardzo finezyjnie gra w szachy. No tutaj jest atak na pionka w centrum. W ogóle jest jakaś opcja przepchania. Otwieranie linii C przede wszystkim. A Alireza zagrywa sobie... Król H8. No wpadlibyście na takie posunięcie? Yy, oczywiście, no z jednej strony może i byśmy wpadli, bo tutaj chcemy prawdopodobnie otworzyć linię i atakować króla. No to jest nasz zamiar. Widzimy, gońce patrzą w tą stronę na króla. Hetman również. Wieża by mogła patrzeć. Skoczek patrzy. No to dlaczego nie, tego nie wzmocnić? No właśnie to konstruuje tutaj yy, przeciwnik Tariego, Arianiego. Arianego, Arianiego. Wieża C1 ze strony białych, wieża G8 to już jest nam już znany ten plan czarnych. No i Goniec wybił skoczka, nie wytrzymał tutaj napięcia biały. Moi drodzy, no nie wytrzymał napięcia, bo prawdopodobnie tutaj białe się bały już G4 prawdopodobnie i dlatego chciały od razu tego gońca wymienić. Goniec wybił. No jeżeli byśmy wy wybili tutaj pionem, jasne, że nam się otwiera fajnie linia G ale ten goniec nam jest zablokowany, nie ma jak wspomóc tego ataku przede wszystkim. Więc tutaj wybicie na F4 jest jak najbardziej dobre. Fajnie jeszcze wiążemy przy okazji tutaj skoczka na wieżę i jest opcja zagrania G4 w przyszłości. To jest opcja, moi drodzy. To jest najważniejsze, że jest ta po raz trzeci się powtórzę, opcja b4, bardzo ciekawe zagranie ze strony białych, dlatego że mm, tu mocno chcemy atakować, a bicie na b4 no, nie przechodzi raczej, dlatego że tutaj jest bicie z odsłony i e, centrum się totalnie rozwala, czarne mogą być w dużej rozsypce, e, dlatego w tym momencie Tari ta e, Alireza zagrywa hetman d6, Prowokuje tutaj przeciwnika do C5 Ale C5 nie zostało zagrane, tylko B5 No dobra, jest B5 Skoczek musi uciekać, ok, w porządku Jeżeli by było bicie na D5 Moi drodzy, czym byście odbili? Skoczkiem czy pionkiem? Ja tu bym Prawdopodobnie odbił pionkiem Dlatego, że pionek mocno trzyma pola Dla skoczka przede wszystkim I gońca też tutaj lekko ogranicza Ale tak nie poszło po Zagranie C5 ze strony białych I hetman C7, widzimy Że te pionki bardzo wysoko wyszły ale czy one tutaj coś mogą zadziałać mocnego? No, chyba nie bardzo. Zobaczcie C6. Tutaj figura broni, pionek broni, skoczek broni, Hetman broni, wieża w gotowości do obrony. Ciężko się przełamać, może taki ruch, ale to też bije po prostu pionki i yy, jest świetnie. Posunięcie G3, moi drodzy, przepraszam najmocniej ze strony tutaj białych. No i teraz się zastanówmy. Jak zagrać? Jakie posunięcie wykonał e, Alireza? Czy było to bicie na G3, moi drodzy? Czy było to bicie na D2, bo nie ma wyjścia, bo leci goniec? Nic z tych rzeczy. Bicie na G3 nie przechodzi również, bo jest po prostu bicie. Jeżeli Hetman bije, to goniec G2 wszystko się ładnie broni. Potem skoczek F i F1 na przykład. Jest piękny. Posunięcie jak grom z jasnego nieba Tutaj poszło G4 Chociaż nietrudny ruch na pozór Ale na pierwszy rzut oka wydaje się Może nie do przeliczenia Jak tutaj byśmy to grali Zależy od poziomu oczywiście moi drodzy Ale uczmy się, uczmy się, uczmy się I jeszcze raz się uczmy G4 poszło, no jeżeli będzie bicie na G4 A tak też nastąpiło No to wieża bije G4 Jeżeli, moi drodzy, jeżeli Tutaj po G4 byłoby bicie Na F4, no to Skoczka na F3 z szachem i dalej atakujemy. Hetman zbija na F4, robi się niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Tak poszło oczywiście. Goniec H3, jak zdążyliśmy zauważyć, i w tym momencie wieża zagrywa na G7. Bardzo kuszące jest bicie na E6, Piątka. Niestety nie można tego piątka, piątka tknąć, dlatego że wybicie by mogło nastąpić. Wieża wybija i. Na G3 jest bicie z potwornym atakiem na króla. No, myślę, że koniec partii jest już tutaj bliski. Byłby bliski. Król H1 ze strony białych. No i posunięcie, myślę, że też natury praktycznej. Tutaj, moi drodzy. Warto sobie rozważyć takie e, bicie na G3. Bardzo trudne zresztą, e, komputery to podpowiadają, że bicie na G3 niby jest najlepsze, ale to grają ludzie. Jak Alireza takiego ruchu nie przeliczył, bo może tutaj bał się, e, nie doliczył, może do końca, że te figury się jednak bronią. No a praktycznie zagrał bardzo fajnie. No i też naturalnie E5 zaatakował centrum, ale tu chodzi głównie o ten atak na gońca z odsłony. No, goniec wybił tego gońca szybciutko. E, jeżeli tutaj goniec by ruszył na przykład na G2, no to e 4 załatwia sprawę i robi się bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemnie no ataki są no piekielnie mocne no. w zasadzie nie widać dobrych posunięć, no jeżeli tu, tu bicie, no to tu bicie, atak pozostaje no, moi drodzy, jak ktoś jest ciekawy dalszych analiz w tak skomplikowanej pozycji, polecam sobie samemu poanalizować, ja tego nie rozpatrywałem po prostu gołem okiem widać, że tam był koniec, no ale to nieistotne, myślę. Zobaczmy, co było w partii. Znaczy, istotne oczywiście, to jest wszystko istotne, moi drodzy, ale też człowiek nie jest w stanie wszystkiego do końca przeanalizować. Moi drodzy, zobaczmy, co, 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 co tutaj następuje dalej. Hetman zbił na D7. No i chcemy tym hetmanem wtargnąć na h3. Dlatego skoczek zagrywa na H2, w niczym to nie przeszkadza czarnym Hetman H3, a tak robi się bardzo, bardzo nieprzyjemny. Jeżeli tutaj y, nastąpiłoby na przykład bicie y, na F4, no to moi drodzy, macik na G2 gotowy. Wieża G1, dlatego też tutaj bronimy Ale wieża A na G8 I widzimy, że te wszystkie figury zmierzają tutaj na króla Hetman E2 No robi się ciężko, niestety Alireza jeszcze utrudnia przeciwnikowi I zagrywa bardzo y, taki ruch y, Taki gwóźdź do trumny bym powiedział E4 Posunięcie E4 powoduje, że skoczki tutaj są bardzo ograniczone Poprzez niemo niemożność posunięcia skoczek na F3 Jeżeli tutaj Białe by wybiły na f4, to jest już niestety koniec partii, moi drodzy. Czy widzicie ten ruch? Jak tutaj e, zakończyć to, tą mękę białych, moi drodzy? Wieża g2, wieża g2. W następnym ruchu tutaj dajemy mata, jeżeli wieża bije, to dajemy mata. E, no jeżeli skoczek f3, no to skoczek na f3, no to też bijemy na f3. I no maty są po prostu tutaj nieuniknione. Mat w dwóch posunięciach. E, białe zagrały wieża c3. Wzmocniły yy, obronę. No, coś grać trzeba, oczywiście. No i tutaj skoczek wtargnął na F5. Widzimy, że wszystkie figury, absolutnie wszystkie figury, biorą udział w ataku na króla. Gdy 5 figur atakuje króla, no to musi po prostu coś być. Mój drodzy, musi coś być. Nie wiem, jak tutaj białe miałyby dalej grać tą pozycję. No, aż się prosi, żeby w pewnym momencie wybić tutaj na G3. Pewnie by tak nastąpiło. Gdyby nie już taki ruch, można powiedzieć, lekkiej rozpaczy ze strony białych, skoczek bije na E4. No jakiś taki ruch trochę uwalniający może No ciężko powiedzieć. No poszło bicie na E4, Hetman wybił. No i goniec rąbnął na G3. No dzieje się niesamowicie, grozi MAT. No grozi MAT, ale jest jeszcze wieża G2. No, jakaś tutaj obrona może y, występuje, ale myślę, że. Y, no nic nie ma. No po prostu. Y Figura więcej i też trzeba znaleźć kolejne dobre, dobre posunięcie dla strony czarnych. Widzimy, że też nie można tutaj wybić, bo wieża bije. Także jeszcze się jako tak białe bronią, ale już jest y, bardzo ciężko. Wieża E7, moi drodzy, ze strony tutaj Alirezy. Hetman na B1, no musiał odejść, żeby bronić pola E1. No i wieża z G na E8. Moi drodzy, no w tym momencie tutaj białe złożyły broń. Białe się po prostu... Poddały, no i słusznie, bo tutaj koniec partii jest nieunikniony. Wieża wieża grozi zagraniem na E1. Ale jeżeli by nastąpiło wieża C1, to też musimy sobie rozpatrzeć. No to następuje bardzo fajny MAT w 8, ok. Wiem, że to brzmi strasznie, ale dosyć forsownie i dosyć prosto. Goniec bije H2, no większego wyboru jak bicie na przykład by nie było. Hetman F3 szach. Wieża G2, wieża G7 trzeba wzmocnić tutaj atak. Wieża G1 no i powiedzcie, czy gramy wieża E na, G, na G8? Pewnie wielu z nas by to zagrało, ale posunięcie wieża G4 wystarcza. Widzimy związanie nieprzyjemne tutaj. Grozi Mat Hetman mógłby zbić na F5. No, jeszcze jakbyśmy wybili, to wieża by wybiła. Nadal jest wygrana czarnych, ale posunięcie wieża H4. Hetman H3, Mat na H3. Dziękuję i dobranoc, mój drodzy. Dziękuję Wam za uwagę. No, y polecam obserwowanie kariery Firuzi Ali Rezy. Niesamowity 17-latek dochodzący już powoli do rankingu 2750. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia. Cześć.